Wrocławiu. Spotkania te semestrze będą się odbywać raz w tygodniu na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii, natomiast w tydzień kolejnym będą się odbywać współpracy z kołem Praxis na Akademii Ekonomicznej. Informacje o tych spotkaniach będą się pojawiać jak dotychczas na Facebooku, na Kasę Wrocław, na austriacy.pl i na liście mailingowej, jeżeli nie wiem, czy się będziemy prowadzić, ale także będą się tam pojawiać. Tylko jeszcze zapraszam. Dzisiaj naszym prelegentem jest Jakub Bekeruśniewski, wstęp do Austriackiej Szkoły Ekonomii. Proszę bardzo. I otwarte ze stworzeniem jeszcze, tak? No, myślę, że zostawiłem. Możecie przejść jeszcze, tak? Dobrze. Dziękuję wszystkim za przyjście i za okazane zainteresowanie. Byłem trochę zaskoczony, kiedy Maciek zaproponował mi właśnie taki temat na wystąpienie. W każdym razie to świadczyłoby o tym, że coraz szersze kręgi stają się zainteresowane Austriacką Szkołą Ekonomii, co oczywiście jest zawsze bardzo budujące i podbudowujące. A więc przechodząc do meritum. Co to jest Austriacka Szkoła Ekonomii? Jest to pewna tradycja w myśleniu na temat zjawisk ekonomicznych, która nazywa się tak z tego względu, że jej prekursorzy i pionierzy tworzyli w późnym wieku XIX i we wczesnym wieku XX w Austrii. Jest to w zasadzie nazwa historyczna z tego względu, że współcześnie można powiedzieć, że ta tradycja rozprzestrzeniła się na cały świat. Ośrodki, które ją rozwijają, znajdują się wszędzie na świecie i w Europie i w Stanach Zjednoczonych. Także z Austrią ma dziś ona niewiele wspólnego. W każdym razie trzeba sobie jasno powiedzieć, że nie ma ona nic wspólnego na przykład z badaniem struktury zatrudnienia w Wiedniu. Trzeba pamiętać, że jest to nazwa historyczna swoją drogą wymyślona i spopularyzowana przez przedstawicieli tak zwanej niemieckiej szkoły historycznej, którzy to przedstawiciele reprezentowali trochę inne podejście do badania zjawisk ekonomicznych niż Austriacy. No ale to określenie, które pierwotnie miało być pewnego rodzaju łatką, czy pewnego rodzaju określeniem piętnującym, przyjęło się i oznacza pewną bardzo konkretną, odrębną tradycję w myśleniu na temat zjawisk ekonomicznych. Ja bym tutaj też, w zasadzie można powiedzieć, że początek symboliczny szkoły austriackiej datuje się na rok 1871, kiedy to Karl Menger opublikował książkę Zasady ekonomii w przekładzie angielskim The Principles of Economics, a w oryginale Grundsätze der Volkswirtschaftslehre. Volkswirtschaftslehre, przepraszam bardzo. I ta książka była jedną z książek, które zapoczątkowały tak zwaną rewolucję marginalistyczną, o której powiem w później coś więcej. Nie chciałbym w nadmiernym stopniu wchodzić tutaj w metodologiczne aspekty szkoły austriackiej, bo temu można by poświęcić cały osobny wykład, albo może nawet kilka, ale myślę, że można powiedzieć, że to jest ta szkoła, która w najpełniejszym stopniu kontynuuje, czy wpisuje się w tradycję ekonomistów klasycznych, którzy ekonomię postrzegali jako pewną refleksję na temat zjawiska, jakim jest ludzkie działanie. Może to nie było wyartykułowane wprost, może wprost wyartykułował to dopiero ekonomista austriacki Ludwig von Mises, ale jeśli się przeczyta książki ekonomistów klasycznych, zwłaszcza te tyczące się kwestii metodologicznych, to jest tam tego rodzaju podejście dosyć silnie zaakcentowane. Że jak gdyby ekonomia zaczyna się od pewnej wiedzy introspekcyjnej czy dedukcyjnej, takiej wiedzy, która jest nam dana na bazie refleksji na temat zjawiska, jakim jest ludzkie działanie, które można zdefiniować jako wykorzystywanie rzadkich środków, to znaczy takich środków, które nie występują w ilości wystarczającej, aby zaspokoić wszystkie nasze potrzeby, wykorzystywanie tych rzadkich środków do zaspokojenia określonych celów. Tak można ludzkie działanie zdefiniować. I założenie, na jakim bazuje szkoła austriacka, to jest to, że jeśli się dokona pewnej, można powiedzieć, takiej
logicznej, dedukcyjnej refleksji na temat tego zjawiska, jakim jest ludzkie działanie, to można z niego wydedukować praktycznie całą teorię ekonomii. Ona będzie prawdziwa, a dzięki temu, że ona oczywiście jest zakorzeniona w otaczającej rzeczywistości empirycznej, to ona jest jednocześnie interesująca dla nas. Nie tylko jest prawdziwa, ale też jest interesująca. A więc punktem startowym dla ekonomii w tym ujęciu jest właśnie to, co się nazywa czasem aksjomatem ludzkiego działania. Nazywa się to tak dlatego, że próba zaprzeczenia temu aksjomatowi generuje sprzeczność logiczną. Zaprzeczenie temu, że istnieje zjawisko ludzkiego działania, to znaczy istnieje zjawisko polegające na tym, że podmioty działające, ludzie wybierają rzadkie środki i wybierają pewne cele, które uważają za możliwe do zaspokojenia przy użyciu tych środków. Próba zaprzeczenia temu stwierdzeniu sama jest przykładem ludzkiego działania i na tym polega jak gdyby aksjomatyczność tego stwierdzenia. I w momencie, kiedy zestawi się je z pewnymi przesłankami empirycznymi w bardzo szerokim tego słowa znaczeniu, na przykład takimi, które mówi, że dobra są właśnie rzadkie, a nie, jak gdyby nie są dostępne nam w rajskiej obfitości, która jest w stanie zaspokoić wszystkie nasze potrzeby, to daje nam podstawę do pewnych interesujących dedukcji, z których właśnie powstaje teoria ekonomii. Także mówię na temat tych metodologicznych czy filozoficznych podstaw szkoły austriackiej można by powiedzieć jeszcze dużo więcej, natomiast wydaje mi się, że temu już trzeba by poświęcić osobne wystąpienie. Natomiast mi się wydaje, że najlepszym wstępem do jakiegoś takiej interesującej oglądowej refleksji na temat szkoły austriackiej jest po prostu omówienie tego, co w powszechnej opinii uchodzi za jej największe czy najistotniejsze osiągnięcia. I więc w pierwszej kolejności chciałbym powiedzieć coś na temat wspomnianej przeze mnie wcześniej rewolucji marginalistycznej. W zasadzie już od czasów starożytnych, czyli już od czasów Arystotelesa, coś, co można by nazwać taką protoekonomią, czyli właśnie refleksją filozoficzną na temat czegoś, co można by określić jako wartość rynkowa różnych dóbr i usług. Tego rodzaju refleksja stawała przed pewnego rodzaju problemem, który zwyczajowo określało się mianem paradoksu wartości, albo jeszcze ściślej mówiąc, paradoksem wody i diamentu. Już w czasach starożytnej Grecji, już w czasach Arystotelesa, filozofowie, czy ci, którzy skłaniali się w kierunku rozważań ekonomicznych, pewnie zasługiwaliby na miano takich protoekonomistów, zastanawiali się nad tym, jak to jest, dlaczego jest tak, że diamenty przedstawiają dużo wyższą wartość rynkową niż woda. Zdaje się to w jakimś stopniu kłócić z najbardziej naturalnymi, najbardziej gdyby takimi zdroworozsądkowymi intuicjami, jakie można by wysnuwać w tym zakresie, bo przecież bez diamentów ludzie są w stanie doskonale się obywać, natomiast bez wody nie są w stanie. W związku z tym, dlaczego diamenty są bardziej wartościowe niż woda? I na przestrzeni wieków można powiedzieć, że wykształciły się dwa podejścia, czy dwa potencjalne rozwiązania tej kwestii. Pierwsze subiektywistyczne i drugie obiektywistyczne. To subiektywistyczne, no, jak gdyby bliższe było faktom, to znaczy jako, że rzeczywiście diamenty były zawsze bardziej wartościowe niż woda, to podejście subiektywistyczne jak gdyby zakorzenione było w tym fakcie i podkreślało, że w związku z tym wartość rynkowa jest oderwana od czegokolwiek, co można by określić mianem wartości obiektywnej, czyli wartości w tym konkretnym kontekście biologicznej, czy służącej zaspokajaniu podstawowych potrzeb biologicznych. No ale to podejście subiektywistyczne w tej swojej najpierwotniejszej postaci nie było w stanie wyjaśnić tego jak gdyby szczegółowo, skąd bierze się ta rozbieżność cenowa. Natomiast podejście obiektywistyczne twierdziło, że ten paradoks wartości można rozwiązać na bazie
sprowadzenia wszystkich wartości towarów do jakiegoś obiektywnego punktu odniesienia, czy do jakiejś obiektywnej skali wartości. No i najbardziej popularną wersją tej obiektywistycznej teorii wartości było to, że towar jest warty tyle, ile jest warta włożona w niego praca, a jako że wydobycie diamentów, oszlifowanie diamentów, przygotowanie diamentów do spożycia, można w ten sposób to określić, jest dużo bardziej pracochłonne niż zdobycie wody pitnej. Więc to było to podejście obiektywistyczne. No i można powiedzieć, że to dopiero właśnie Karl Menger był tym, który podał rozwiązanie, które można powiedzieć jest powszechnie na dzień dzisiejszy uznawane za rozwiązanie satysfakcjonujące, za rozwiązanie, które ten paradoks wody i diamentu odesłało do kategorii problemów rozwiązanych. Otóż Karl Menger, podobnie jak wielu ekonomistów klasycznych, którzy opowiadali się za jakąś subiektywistyczną wersją rozwiązania tego paradoksu wody i diamentu, podkreślali, że to, ile pracy zostało włożone w wytworzenie danego dobra czy usługi, nie ma żadnego związku z tym, jaką ktoś jest gotów zapłacić za to cenę. Z jednej strony możemy sobie wyobrazić czynownika społecznego, który wykopuje doły, potem zasypuje je na powrót, wykopuje, zasypuje, poci się przy tym niemiłosiernie, ledwie żyje, znojna jest to praca niesłychanie, a mimo to nikt nie będzie gotów nic za to zapłacić, a jeśli nawet będzie coś gotów za to zapłacić, to albo będzie to jakaś forma jałmużny, albo zapłaci z tego względu, że no, jakoś docenia, jakąś psychologiczną satysfakcję sprawia mu oglądanie tego, jak ktoś inny pracuje w taki właśnie sposób. No ale nawet wtedy ta psychologiczna satysfakcja jest zupełnie wtórna wobec tego, jak bardzo on męczy się przy tej pracy. A z drugiej strony możemy sobie wyobrazić kogoś, kto jest tak dobry, ma taki naturalny talent w zakresie tego, co robi, że naprawdę nie wkłada dużej ilości pracy w to, że na przykład jest w stanie namalować piękny obraz, albo na przykład jest celebrytą i występuje w reklamie banku. Można sobie wyobrazić, że to nie jest najbardziej znojna praca, jaka na świecie istnieje, a mimo to przysparza bankowi ogromnej popularności i w związku z tym ta praca jego jest ogromnie wartościowa z punktu widzenia ekonomicznego. W związku z tym, no, po stronie tej subiektywistycznej teorii wartości też stoją bardzo silne intuicje. Chyba jednak silniejsze niż po stronie tej obiektywistycznej teorii. Ale Karl Menger w bardzo istotny sposób tą subiektywistyczną teorię wartości uzupełnił, bo stwierdził, że wartość rynkowa dóbr i usług nie jest wyłącznie wartością subiektywną, ale jest też wartością krańcową, albo inaczej marginalną. To znaczy, to jest wartość nie reprezentowana przez ogół jakichś dóbr czy usług, które istnieją na świecie, czyli na przykład nie jest to wartość reprezentowana przez całą wodę tego świata albo wszystkie diamenty tego świata, tylko jest to wartość krańcowej jednostki czy kolejnej jednostki w tym konkretnym przypadku, bądź to kolejnego diamentu, bądź to kolejnej powiedzmy jednostki wody, w zależności od tego, jaką jednostkę byśmy przyjęli. I ta intuicja właśnie wynika z refleksji nad zjawiskiem ludzkiego działania. Bo co wynika z takich najbardziej elementarnych rozważań czy dedukcji z tego, co nazywałem wcześniej aksjomatem działania? Jeśli zestawimy to sobie z taką pomocniczą przesłanką, która mówi, że czas jest rzadki, a przez to, że czas jest rzadki, rozumiem to, że po prostu nie da się wszystkich potrzeb ludzkich zaspokoić w tym samym momencie, zaspokajanie potrzeb po prostu jest czasochłonne. Te dwie przesłanki zestawione ze sobą implikują to, że każdy z nas ma jakąś hierarchię celów. Albo inaczej, często się określa to mianem hierarchii preferencji. A z tego z kolei wynika,
Jest to jak gdyby kwestia logicznej definicji tych terminów, które tutaj dyskutujemy, że w pierwszej kolejności każdy najpierw będzie zaspokajał najbardziej pilne ze swoich potrzeb, potem trochę mniej pilne, potem jeszcze mniej pilne i tak dalej. I w związku z tym wartość danego dobra bądź danej usługi zależy od tego, jak pilna jest ta krańcowa potrzeba danego człowieka. A krańcowa potrzeba to jest no, z definicji ta najmniej istotna w stosunku do tych wszystkich poprzednich, bardziej istotnych. I z tego wyłania się wniosek, że to, jaką wartość rynkową ma dane dobro bądź dana usługa, wynika z podaży i popytu. Właśnie Karl Menger jest autorem tej analizy podażowo-popytowej, którą praktycznie wszyscy ekonomiści obecnie akceptują. Niezależnie od tego, czy sami określaliby się mianem zwolenników austriackiej szkoły ekonomii. Jako że woda jest dla większości z nas, nie jest dobrem ekonomicznym, jest można powiedzieć wręcz dobrem, tak zwanym dobrem wolnym. To znaczy wody jest więcej niż jej potrzebujemy. Woda jest w stanie zaspokoić praktycznie rzecz biorąc wszystkie nasze potrzeby i w związku z tym dodatkowa jednostka wody przedstawia bardzo niewielką wartość. Oczywiście to jest wszystko kontekstowe. Na pustyni przedstawiałaby bardzo dużą wartość. Ale właśnie z tego względu, że na pustyni bylibyśmy spragnieni, w związku z tym ta potrzeba, którą woda byłaby w stanie zaspokoić, byłaby bardzo pilną potrzebą. Natomiast w takich warunkach, w jakich my żyjemy, woda nie zaspokaja żadnych szczególnie pilnych potrzeb, czy w każdym razie dodatkowa jednostka wody. Natomiast dodatkowe jednostki diamentów jak najbardziej zaspokajają istotne potrzeby estetyczne, pewnego rodzaju też potrzeby natury przemysłowej czy technologicznej itd. Można to zilustrować na przykładzie, powiedzmy, człowieka, który znajduje się na pustyni. On ma do swojej dyspozycji studnię artezyjską, jest w stanie 5 jednostek wody z tej studni wyczerpać, niezależnie od tego, jak sobie te jednostki zdefiniujemy. Powiedzmy, że 5 wiader wody jest w stanie z tej studni wydobyć. No i możemy powiedzieć, że na przykład pierwsze wiadro on wykorzysta, żeby zaspokoić najbardziej pilną swoją potrzebę, czyli się napić. Drugie wiadro wykorzysta, żeby zaspokoić stosunkowo mniej pilną potrzebę, to znaczy, żeby się umyć. Trzecie wiadro wykorzysta, żeby podlać palmę kokosową, którą zasadził w sąsiedztwie, a czwarte wiadro wykorzysta, żeby napoić swoją papugę. I teraz powiedzmy, że zmienia się sytuacja. Już może z tej studni artezyjskiej tylko 3 wiadra wody wydobyć. No i w wyniku tego, co on zrobi, poświęci papugę. Nie będzie już w stanie poić papugi. I to właśnie pojenie papugi jest w tym kontekście najmniej istotną, najmniej pilną potrzebą. No i woda dla niego właśnie taką wartość przedstawia. Jeśli jest w stanie wydobyć 4 wiadra wody, to krańcowa wartość wody to jest wartość utrzymania przy życiu papugi. Jeśli już tylko 3 wiadra wody jest w stanie wydobyć, to krańcowa wartość wody to jest możliwość podlania palmy kokosowej. Natomiast widzimy, że im więcej tych wiader wody będzie, tym one będą zaspokajały mniej i mniej pilne potrzeby. No i w warunkach, w których woda będzie stanowiła dobro wolne, a nie dobro ekonomiczne, bo będzie występowała w ogromnej obfitości, wartość jej będzie bardzo niewielka. Gdybyśmy mieli do czynienia z... Gdybyśmy żyli w świecie, w którym diamenty rosną na drzewach, albo diamenty są równie powszechne co żwir, to można sobie wyobrażać, że i cena diamentów byłaby dużo, dużo mniejsza. Także to jest no to rewolucyjne odkrycie Karla Mengera, które zapoczątkowało tą tak zwaną rewolucję marginalistyczną, pozwoliło na rozwiązanie problemu paradoksu wody i diamentu. Może jeszcze bardzo krótko powiem tutaj jedno słowo o tym, że niektórzy ekonomiści klasyczni próbowali bronić jakiegoś przynajmniej obiektywistycznego elementu w dociekaniach nad wartością. Na przykład Alfred Marshall twierdził, że zgoda, wartość jest i subiektywna i marginalna, ale tylko po stronie popytowej, natomiast po stronie podażowej jednak coś ta obiektywistyczna teoria ma do powiedzenia, bo liczą się też koszty
produkcji danego dobra czy usługi, a koszty są obiektywne, podyktowane wymaganiami technologicznymi, surowcowymi, z dostępnością surowców itd. I trzeba powiedzieć tak, ten element obiektywistyczny, można powiedzieć, że mówienie o nim jest słuszne w takim ostatecznym rozrachunku, ale, albo inaczej, to jest słuszne w bezpośrednim rozrachunku, ale to jest błędne w ostatecznym rozrachunku. Przez co mam na myśli, że rzeczywiście istnieje ta obiektywna strona kosztowa, ale tą obiektywną stronę kosztową można sprowadzić do tego, że w przypadku wszystkich czynników produkcji istnieją zawsze jakieś alternatywne zastosowania. I ten obiektywny czynnik kosztowy wynika po prostu z tego, jak silne są te kontrpopyty, związane z alternatywnymi zastosowaniami tych czynników produkcji. Czyli nawet ta strona kosztowa, wydająca się być obiektywną, może zostać sprowadzona do kwestii czysto subiektywistycznych związanych z popytem na dany czynnik produkcji z uwagi na jego różne zastosowania. Także można powiedzieć, że paradoks wody i diamentu, czy ogólnie wszystkie dociekania ekonomiczne związane z kwestią wartości, dają się sprowadzić do tych kwestii subiektywistycznych, czy do tego podejścia subiektywistyczno-marginalistycznego. Także to jest pierwsze główne osiągnięcie szkoły austriackiej, które też definiuje jej istotne elementy, bo to jest właśnie szkoła subiektywistyczna i jak gdyby szkoła przyjmująca podejście, jak już powiedziałem, logiczno-dedukcyjne, dokonująca refleksji na temat tego zjawiska, jakim jest ludzkie działanie i dedukująca wnioski z niego wypływające. I na bazie tej dedukcji Karl Menger rozwiązał problem, który zajmował ekonomistów, a wcześniej filozofów, już w czasach Arystotelesa. Także to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, o której chciałbym wspomnieć, to jest tak zwana debata kalkulacyjna. Do tej pory mówiłem o kwestii wartości, ale w perspektywie, można powiedzieć, jednoosobowej, czy jak to się czasem określa, w perspektywie autystycznej. To znaczy wyjaśniłem to, jak wartość rynkowa poszczególnych dóbr i usług wiąże się ze skalą preferencji podmiotu działającego, który ma ochotę zaspokoić pewne swoje potrzeby. Ale bardzo interesującą kwestią jest też to, jak te kwestie związane z pojęciem wartości przekładają się na perspektywę międzyosobową. To znaczy, jak przekładają się na perspektywę, jak to się czasem określa, katalaktyczną, związaną z wymianami międzyludzkimi, z transakcjami zawieranymi na rynku. Otóż tutaj znowu, na bazie refleksji na temat zjawiska ludzkiego działania możemy wywnioskować, że każda dobrowolna transakcja jest obopólnie korzystna. Dlaczego tak jest? Dlatego, że każda dobrowolna transakcja opiera się na zetknięciu się dwóch przeciwstawnych sobie skali wartości. Jeśli na przykład ja kupuję gazetę w sklepie, to gazeta znajduje się na mojej skali wartości wyżej niż, powiedzmy, te kilka złotych, które płacę za gazetę, natomiast w przypadku sprzedawcy jest zupełnie odwrotnie. On woli pozbyć się gazety i uzyskać kilka złotych, gdyż kilka złotych znajduje się na jego skali wartości wyżej niż gazeta. I to też jest ogromna zasługa właśnie szkoły austriackiej, czy też subiektywistycznej, że obaliła to twierdzenie, które też występowało już w czasach starożytnych, potem też występowało w czasach scholastycznych, kiedy bardzo silne było pomieszanie perspektywy pozytywnej i normatywnej. To twierdzenie, że w ramach każdej transakcji rynkowej mamy do czynienia z wymianą równych wartości, wartości, które są w pewien sposób sobie równe. Podczas gdy tak nie jest. W przypadku każdej transakcji rynkowej, czyli każdej transakcji dobrowolnej, mamy do czynienia z wymianą wartości, które są różne, które są nierówne, ale znowu o tej nierówności nie możemy mówić w żaden obiektywny sposób, tylko jest to właśnie nierówność subiektywna, bo z punktu widzenia jednego uczestnika wymiany jedno dobro jest więcej warte niż drugie dobro i vice versa. I co jest bardzo istotne,
to, że każda transakcja jest oczywiście oparta na pewnych stosunkach wymiany, czyli cenach. Więc to, co umożliwia przeniesienie tej refleksji na temat wartości gospodarczej dóbr i usług w skali jednostkowej na skalę grupową czy na skalę społeczną, to jest właśnie ta instytucja systemu cenowego. I dlaczego wspominam o tych rozważaniach na temat systemu cenowego? Te rozważania na temat systemu cenowego były częścią tak zwanej debaty kalkulacyjnej, a z kolei ta tak zwana debata kalkulacyjna była częścią szerszego sporu filozoficznego czy też ideologicznego pomiędzy gospodarką rynkową czy też kapitalizmem a socjalizmem. Socjalizm jako nie tylko doktryna polityczna, ale też jako pewien zbiór idei dotyczących tego, jak można zorganizować działania gospodarcze, zaczęła przybierać na popularności w drugiej połowie XIX wieku. Przy czym ekonomiści klasyczni, czyli ci, którzy historycznie rzecz biorąc poprzedzali ekonomistów austriackich, mieli pewien argument, który wykazywał, czy zdawał się wykazywać, że sposób socjalistyczny sposób zorganizowania działań gospodarczych jest przynajmniej wysoce niewydajny, jeśli nie niemożliwy. I to był argument bardzo stary, ale najpewniej chyba go wyartykułował John Stuart Mill. I to był tak zwany argument motywacyjny, który mówił, że jeśli miałoby się produkcję dóbr i usług zorganizować zgodnie z tą zasadą od każdego wedle jego umiejętności do każdego względem jego potrzeb, to zbakierowana zostanie struktura motywacji w społeczeństwie. Każdy będzie zawyżał swoje potrzeby i każdy będzie zaniżał swoje umiejętności. W związku z tym produktywność ogromnie ucierpi. Nie będzie występowała jakakolwiek gratyfikacja, czyli możliwość zaspokojenia większej ilości swoich potrzeb w związku z tym, że ktoś inny jest w stanie zaspokoić większą liczbę potrzeb drugiego i odwrotnie premiować się będzie niejako bycie tym najmniej produktywnym, najbardziej roszczeniowym i tak dalej. I zwolennicy socjalizmu mieli swoją odpowiedź na to pytanie, abstrahując od tego, czy to była odpowiedź przekonująca, bo odpowiedź brzmiała tak. Rzeczywiście, jeśli zastanowimy się nad tym, jak funkcjonuje psychologia współcześnie, czy jeśli się zastanowimy nad tym, co sugerują pewne takie elementarne refleksje psychologiczne na temat struktury motywacji takiej, jaką ona jest obecnie, to rzeczywiście mogłoby się wydawać, że jeśli się będzie od każdego brało pod względem umiejętności i każdemu dawało pod względem jego potrzeb, to produktywność na tym ucierpi, każdy będzie próbował pasożytować na drugim i tak dalej. Ale socjalizm to jest też program przebudowy natury ludzkiej. To jest program przebudowy kulturowej. Kiedy tylko my zajmiemy się organizacją społeczeństwa, my socjaliści, to stworzymy nowego socjalistycznego człowieka, który nie będzie motywowany w żaden sposób monetarną gratyfikacją, a poza tym będzie uczciwy. Będzie uczciwy, czyli nie będzie zawyżał swoich potrzeb, nie będzie zaniżał swoich umiejętności i będzie usatysfakcjonowany na gruncie moralnym wyłącznie. To znaczy, jeśli będzie genialnym lekarzem, to wystarczającą satysfakcją dla niego będzie to, że on będzie w stanie ocalić życie mnóstwa osób. Żadna monetarna gratyfikacja nie będzie potrzebna, żadna możliwość zaspokojenia większej liczby swoich własnych potrzeb z tym związana też nie będzie potrzebna i tak dalej. Taka była odpowiedź. Niektórym mogła się ona wydawać nieprzekonująca, ale przynajmniej była to jakaś odpowiedź. To znaczy była to odpowiedź, która zapraszała do dalszej debaty. I tą debatę z ekonomistami skłaniającymi się ku socjalizmowi podjął, można powiedzieć, wnuk w intelektualnym tego słowa sensie Karla Mengera, czyli Ludwig von Mises. Mam tutaj na myśli to, że Ludwig von Mises był uczniem Eugena von Bombawerka, innego ekonomisty austriackiego, który z kolei był uczniem wspomnianego wcześniej Karla Mengera. I co powiedział von Mises? Von Mises powiedział tak.
aby uczynić swój argument maksymalnie silnym, maksymalnie skutecznym, ja na początku przyjmę rolę adwokata diabła i zgodzę się z tym, na użytek argumentu, że można przebudować naturę ludzką, że można stworzyć nowego socjalistycznego człowieka, który będzie motywowany wyłącznie psychologiczną satysfakcją związaną z tym, że zaspokaja potrzeby innych, jest uczciwy, nie jest roszczeniowy, nie jest skorumpowany, nie stara się pasożytować na tych możliwościach, jakie mu daje system, który warunkuje to, ile on będzie w stanie otrzymać od, nie od tego, jaki jest produktywny, tylko od tego, jaki jest potrzebujący i tak dalej. Ale nawet jeśli to założymy, to i tak gospodarka socjalistyczna, czyli taka, w której zniesiona zostaje własność prywatna środków produkcji, nie jest w stanie funkcjonować. I ja mam na to logiczny dowód. I jak brzmiał ten jego logiczny dowód? Otóż von Mises powiedział, że jeśli zniesie się prywatną własność środków produkcji, to tym samym również zniesie się możliwość wymiany tytułów własności. Jeśli zniesie się możliwość swobodnej wymiany tytułów własności, to znikną też stosunki wymiany, o których wspomniałem wcześniej, czyli znikną ceny. Jeśli znikną ceny, to zniknie ta jednorodna skala wartości wymiany oparta na liczebnikach głównych, czyli liczebnikach takich jak 1, 2, 100, 10, która umożliwia na, nawet jeśli nie obiektywne, to przynajmniej jakieś intersubiektywne porównywanie wartości danego dobra bądź usługi. I tym samym wraz z tą skalą zniknie możliwość racjonalnej alokacji zasobów, no a bez racjonalnej alokacji zasobów gospodarka nie jest w stanie w żaden sposób funkcjonować. I o tyle ten argument jest silniejszy czy bardziej fundamentalny od tego starszego argumentu opartego wyłącznie na kwestiach motywacyjnych, że to jest argument nie tylko empiryczny, to znaczy nie tylko odwołujący się do naszej wiedzy na temat natury ludzkiej takiej, jaka ona jest, ale jest to argument logiczny. To jest tak zwany impossibility theorem. Dowód na niemożliwość, logiczną niemożliwość istnienia czegoś, co można by określić mianem racjonalnej gospodarki socjalistycznej, to znaczy racjonalnej gospodarki, w której własność prywatna środków produkcji jest zniesiona. I teraz może powiem jeszcze parę słów na temat przebiegu tej debaty kalkulacyjnej. W zasadzie najbardziej znanym, najbardziej docenionym oponentem von Misesa w tej debacie kalkulacyjnej był ekonomista polski Oskar Lange, który podjął wyzwanie i wręcz powiedział, że jest wdzięczny Misesowi za to, że on takie wyzwanie rzucił ekonomistom socjalistycznym i że kiedy już zbudowane zostanie społeczeństwo socjalistyczne, to w biurze centralnych planistów powinno się po piersie Misesa postawić, dlatego że on wskazał na tak istotny problem, z jakim racjonalnie funkcjonująca gospodarka socjalistyczna musi się uporać. I Lange zasugerował, że w zasadzie do tego, jakie ceny czy jakie stosunki wymiany są w stanie doprowadzić do jakiegoś stanu równowagi, czyli do takiego stanu, w którym podaż i popyt się ze sobą zrównują i w związku z tym rynki zostają wyczyszczone, wszystkie korzyści z handlu zostają zrealizowane. Tego rodzaju stan równowagowy może zostać odkryty na zasadzie metody prób i błędów. Natomiast czy ta metoda prób i błędów będzie przeprowadzona w warunkach gospodarki kapitalistycznej, czyli tej, w której występuje prywatna własność środków produkcji, czy w gospodarce socjalistycznej, czyli tam, gdzie tej własności prywatnej nie ma, to jest już kwestia drugorzędna. Stwierdził, że po prostu centralni planiści wystosują pewne rozkazy wobec lokalnych menedżerów przedsiębiorstw socjalistycznych, ażeby wyprodukować pewne dobra i usługi. I potem na bazie obserwacji tego, czy te dobra i usługi znikają z półek sklepowych, jak szybko znikają, będą w stanie odpowiednio dostosowywać ceny w górę albo w dół i prędzej czy później dojdą do jakichś cen równowagowych. Tyle, że
Problem z tym argumentem polega na tym, że brak własności prywatnej środków produkcji i w związku z tym brak jakiejkolwiek obiektywnej wyceny tych środków produkcji sprawia, że nikt nie jest w stanie powiedzieć w sposób obiektywny niczego na temat ich alternatywnych zastosowań. Tam, gdzie nie ma swobodnej możliwości stania się przedsiębiorcą i przystąpienia do tego toczącego się bezustannie targu, czy tej toczącej się bezustannie rywalizacji o to, kto będzie w stanie nabyć środki produkcji, to w tym momencie po prostu nie jesteśmy w stanie obiektywnie powiedzieć, jakie są ich wszystkie możliwe zastosowania. Jesteśmy w stanie powiedzieć tylko to, jakie są ich możliwe zastosowania, które wymyślili sobie centralni planiści. W związku z tym to, jakie będą te ceny równowagowe, czyli te, które zrównują podaż i popyt tych dóbr finalnych, dóbr konsumpcyjnych, które można na bazie takiego właśnie wykorzystania tych środków produkcji wytworzyć, to jest już kwestia zupełnie wtórna. Bo taka wiedza nic nam tak naprawdę nie mówi o tym, czy w pierwszej kolejności te czynniki produkcji zostały słusznie wykorzystane. Także to jest odpowiedź Misesa na argumenty Langego, która to odpowiedź tak naprawdę nie została zrozumiana przez główny nurt, do tego stopnia, że główny nurt tak naprawdę uznał, że to, co w ostatecznym rozrachunku świadczy nie tyle o niemożliwości, ile o nieefektywności gospodarki socjalistycznej, to jest argument ucznia Misesa, Friedricha von Hayeka. I ja o tym argumencie wspomnę tutaj, ponieważ uważam, że jest to argument nie tyle lepszy, ile po prostu komplementarny. Można te dwa argumenty postrzegać jako współbrzmiące ze sobą i tym bardziej przemawiające na korzyść, czy tym więcej nam mówiące na temat tych korzyści, które jesteśmy w stanie czerpać z istnienia swobodnie się kształtującego systemu cenowego, tego, którego instytucjonalnymi warunkami wstępnymi jest właśnie istnienie prywatnej własności środków produkcji. Więc Hayek trochę inaczej na sprawę spojrzał niż jego mentor Mises, bo podkreślił to, że tak naprawdę system cenowy to jest system, który pozwala na agregowanie czy zbieranie wiedzy na temat gustów i smaków konsumentów, na temat dostępności czynników produkcji, na temat różnych możliwości technologicznych i tak dalej. I ta wiedza jest rozproszona, ta wiedza jest zdecentralizowana i często ta wiedza jest utajona. Tutaj przez wiedzę utajoną rozumiemy taką wiedzę, która jest bardzo ściśle powiązana z szczególnymi okolicznościami miejsca i czasu. W związku z tym to jest wiedza specjalistyczna, to jest wiedza, którą dysponują wyłącznie osoby, które przez długi czas były z danymi okolicznościami miejsca i czasu skonfrontowane i tak dalej. I argument Hayeka brzmi tak, że po pierwsze, tam gdzie mamy do czynienia z gospodarką socjalistyczną, tam zebranie ogółu tych wszystkich informacji przez jakieś jedno centralno-planistyczne politbiuro jest bardzo trudne. Nawet jeśli nie jest logicznie czy teoretycznie niemożliwe, to jest bardzo trudne. Po drugie, nawet jeśli wszelkie te informacje udałoby się zebrać, to do momentu, w którym udałoby się je zebrać, to one już dawno by się zdeaktualizowały, bo rynek jest systemem czy jak gdyby instytucjonalnym układem, który jest bardzo dynamiczny, w którym na bieżąco zmieniają się potrzeby jego uczestników, w którym na bieżąco zmienia się dostępność czynników produkcji, w którym na bieżąco, nieraz w sposób bardzo gwałtowny, zmieniają się możliwości technologiczne, które można wykorzystać i tak dalej. A po trzecie, jak już wcześniej wspomniałem, jako że część tej rozproszonej, zdecentralizowanej wiedzy jest utajona, to jest to tak zwane tacit knowledge, jak to było przez Hayeka pierwotnie nazwane, to jest to taka wiedza, której z definicji żaden zewnętrzny obserwator, żaden centralny planista nie jest w stanie zdobyć, a jeśli nawet jest ją w stanie zdobyć, to nie jest jej w stanie wykorzystać z taką efektywnością czy z taką wydajnością, jak osoba, która
przez długi czas przebywała w tych konkretnych okolicznościach miejsca i czasu i tam bezpośrednio z pierwszej ręki tą wiedzę nabywała. Także jest to argument trochę inny niż argument Misesa, jest to argument bardziej empiryczny niż logiczny, jest to argument bardziej ilościowy niż jakościowy, jest to argument bardziej związany z praktyczną niemożliwością niż z teoretyczną niemożliwością istnienia gospodarki socjalistycznej, ale uważam, że jest to argument jak najbardziej warty uwagi i komplementarny wobec tego, który wysunął Mises. Także to jest drugie główne, to jest wkład szkoły austriackiej w debatę kalkulacyjną, czyli w zasadzie w jeden z najważniejszych wątków, który się przewijał przez tą całą dziedzinę, którą można by nazwać komparatystyką ekonomiczną, czyli porównawczym badaniem różnych systemów społeczno-gospodarczych. I co ciekawe, te argumenty zostały w dużej mierze zignorowane. Dużo ekonomistów tak zwanych neoklasycznych sympatyzowało w okresie powojennym z socjalizmem, z tymi wszystkimi działaniami, które odbywały się podówczas w Związku Radzieckim i dopiero upadek Związku Radzieckiego sprawił, że trochę ciszej się zrobiło o tych wszystkich ekonomistach, albo przynajmniej no, zmienili oni akcenty stawiane na różne elementy swojego światopoglądu po tym właśnie wydarzeniu. I w tym, moim zdaniem przynajmniej, przejawia się właśnie bardzo, bardzo duża korzyść tego podejścia logiczno-dedukcyjnego, bo ono jest w stanie ludzi zawczasu ostrzegać na temat tego, że różne wielkoskalowe eksperymenty społeczne, jak to często właśnie sympatycy socjalizmu określali, są niemożliwe do zrealizowania, natomiast próba ich realizacji może duże rzesze ludzi bardzo dużo kosztować i w związku z tym lepiej ich nie podejmować. Lepiej nie twierdzić, że tego rodzaju eksperymenty jest dopiero w stanie obalić jakiś test empiryczny, a nie wyłącznie dowód czysto logiczny. W tym widzę bardzo dużą przewagę i bardzo dużą siłę tego podejścia logiczno-dedukcyjnego, czyli właśnie tego praktykowanego przez ekonomistów austriackich, która niestety w XX wieku, przynajmniej w pierwszej jego połowie, została w dużej mierze ku nieszczęściu wielkich rzesz ludzkich zignorowana. I teraz chciałbym powiedzieć jeszcze o trzecim głównym teoretycznym osiągnięciu z dorobku szkoły austriackiej, czyli i tym, które wydaje się być najbardziej aktualne, najbardziej interesujące w świetle ostatnich wydarzeń rozgrywających się w gospodarce światowej. I mam tutaj na myśli austriacką teorię cyklu koniunkturalnego, która jest w zasadzie kulminacją czy jakimś takim powiązaniem refleksji ekonomistów austriackich na temat dwóch innych dziedzin ekonomii, to znaczy teorii pieniądza i teorii kapitału. Austriacka teoria pieniądza jest w zasadzie w dużym stopniu zbieżna z klasyczną teorią pieniądza. Pieniądz jest tutaj postrzegany jako uniwersalny środek wymiany, który z jednej strony umożliwia ludziom przechowywanie wartości w czasie i tym samym długofalowe planowanie. Z drugiej strony jego istnienie umożliwia obejście czegoś, co można określić jako problem braku dwustronnej zbieżności potrzeb. To znaczy w gospodarce, w której występuje wymiana czysto towarowa, jeśli ja na przykład jestem szewcem, a chcę kupić ryby, to muszę znaleźć rybaka, któremu będzie zależało na butach, co może zająć mi trochę czasu. Natomiast jeśli żyję w gospodarce, w której istnieje pieniądz, czyli uniwersalny środek wymiany, to mogę sprzedać buty dowolnej osobie, która jest zainteresowana kupnem butów, a potem mogę kupić ryby przy pomocy uniwersalnego środka wymiany. No i wreszcie trzecia funkcja, jaką pieniądz pełni, to jest właśnie to, że dzięki istnieniu pieniądza mamy tą jednorodną skalę wartości wymiany, dzięki której możemy obiektywnie porównywać stosunki wymiany, które obejmują wszystkie dobra i usługi, którymi w danej społeczności czy w danej gospodarce się
handluje. Natomiast zanim jeszcze powiem coś na temat teorii cykli koniunkturalnych, muszę coś powiedzieć na temat teorii kapitału i na temat teorii procentu. Więc co to jest stopa procentowa? Według Austriaków stopa procentowa to jest różnica w wartościowaniu dóbr przyszłych i dóbr teraźniejszych. Innymi słowy, jest to pochodna czegoś, co się określa mianem preferencji czasowej. Myślę, że preferencję czasową najłatwiej jest zilustrować na przykładzie. Przy czym warto było jeszcze też wspomnieć, że istnienie dodatniej preferencji czasowej jest, czyli tego, że wszyscy preferujemy zaspokojenie swoich potrzeb wcześniej niż później, to można określić jako kolejna logicznie konieczna cecha tego zjawiska, jakim jest ludzkie działanie. Dlaczego tak jest? Znowu, możemy to sobie uzmysłowić na podstawie porównania tej sytuacji z sytuacją, w której preferencja czasowa byłaby albo zerowa, albo ujemna. Co by to mogło znaczyć, że preferencja czasowa jest zerowa? Znaczyłoby to, że z punktu widzenia podmiotu działającego nie ma żadnego znaczenia, czy on swoje potrzeby zaspokoi teraz, czy w przyszłości. Ale to się zupełnie kłóci z tym logicznym rozumieniem ludzkiego działania, które wcześniej przedstawiłem, bo to by znaczyło, że ktoś tak naprawdę nie podejmuje działań, nie wybiera świadomie żadnych celów, ani nie wybiera świadomie żadnych środków, tylko działa w sposób czysto losowy. Wykonuje jakieś takie zupełnie losowe ruchy Browna. Natomiast gdybyśmy założyli, że może istnieć coś takiego jak ujemna preferencja czasowa, to z kolei mielibyśmy do czynienia z kimś, kto nigdy nie jest w stanie podjąć jakiegokolwiek działania. Dlatego, że to jest ktoś, kto zawsze preferuje działanie w przyszłości niż w teraźniejszości. Natomiast przyszłość ma to do siebie, że w końcu stanie się teraźniejszością. A więc taki ktoś czekałby, aż przyszłość stanie się teraźniejszością, czy w każdym razie dany przyszły moment staje się momentem teraźniejszym, ale potem znowu czeka na przyszłość. I w tym sensie on nigdy nie podejmie żadnych działań. Więc na bazie wyobrażenia sobie tego rodzaju logicznie niemożliwych scenariuszy hipotetycznych widzimy, że dodatnia preferencja czasowa jest logicznie koniecznym elementem ludzkiego działania. Przy czym, co jest bardzo ważne, ona może być albo wysoka, albo niska. Ktoś, kto ma wysoką preferencję czasową, to jest ktoś, kto nie jest w stanie odstąpić od bieżącej konsumpcji po to, żeby tą swoją konsumpcję w przyszłości zwiększyć. Jeśli ktoś, były takie eksperymenty psychologiczne, które potwierdzają to, że na przykład dzieci mają bardzo wysoką, małe dzieci mają bardzo wysoką preferencję czasową. Jeśli eksperyment przebiegał tak, że stawiało się, powiedzmy, cukierka na stole, zostawiało się dziecko z tym cukierkiem i mówiło mu się, jeśli w ciągu 10 minut powstrzymasz się od zjedzenia tego cukierka, to dostaniesz 2 cukierki. Bardzo niewiele dzieci było w stanie wytrzymać przez tych 10 minut. Większość zjadała jednego cukierka. To jest właśnie przykład wysokiej preferencji czasowej. Natomiast niską preferencję czasową ma właśnie ktoś, kto cierpliwie odracza bieżącą konsumpcję po to, żeby móc w przyszłości skonsumować więcej. Czyli nie zjadam tego jednego cukierka w ciągu 10 minut po to, żeby po tych 10 minutach otrzymać 2 cukierki. I bardziej rozbudowany przykład, taki właśnie teoretyczny model, którym posługiwali się Austriacy, to jest przykład Robinsona Crusoe na Bezludnej Wyspie. Jeśli Robinson Crusoe ma wysoką preferencję czasową, to będzie łowił ryby, załóżmy, że Robinson Crusoe żywi się wyłącznie rybami, będzie łowił ryby gołymi rękoma, co jest mało skuteczne, ale powiedzmy jest w stanie go wyżywić, ocalić go od śmierci głodowej. Natomiast jeśli Robinson Crusoe będzie miał niską preferencję czasową, to on wyłowi odpowiednią liczbę ryb, a potem zajmie się konstruowaniem sieci rybackiej. I przez ten czas, kiedy on będzie konstruował sieć rybacką, to będzie się żywił tymi rybami, które wcześniej zaoszczędził. Innymi słowy, jego konsumpcja ryb w tym okresie, w którym on będzie konstruował sieć rybacką, będzie mniejsza niż byłaby w innym razie, ale on bardzo świadomie to robi po to, żeby po skonstruowaniu sieci rybackiej móc swoją konsumpcję ryb znacznie zwiększyć.
bo kiedy on już ją skonstruuje, to oczywiście jego konsumpcja ryb wzrośnie, będzie ich w stanie wyłowić znacznie więcej niż mógł ich wyłowić wcześniej. I sieć rybacka będzie tak zwanym dobrem kapitałowym. Dobra kapitałowe to są tak zwane wtórne, wtórne środki produkcji. Pierwotne środki produkcji to jest ziemia i praca. Robinson Crusoe wykorzystuje pracę swojego ciała i swojego umysłu. Wykorzystuje też w tym celu różne materiały naturalne, które jest w stanie wykorzystać w procesie produkcji i wytwarza finalne dobro kapitałowe, jakim jest sieć rybacka. I akumulacja kapitału obok specjalizacji i podziału pracy to jest właśnie jeden z tych elementów, które przyczyniają się do rozwoju gospodarczego. Więc bardzo istotnym elementem austriackiej teorii kapitału jest to, że te dobra kapitałowe zwiększające produktywność w fizycznym tego słowa znaczeniu wymagają wcześniejszego ograniczenia konsumpcji, wymagają innymi słowy oszczędności. Oszczędności, które zostaną zainwestowane w jakieś bardziej okrężne, bardziej kapitałochłonne procesy produkcyjne. W tym przykładzie, który podałem, oszczędnościami byłyby właśnie te ryby, których Robinson nie skonsumował od razu, tylko odłożył je, ażeby służyły mu one w tym dłuższym okresie czasu, kiedy on będzie konstruował sieć rybacką. I w gospodarce pieniężnej, czyli opuszczamy już w tym momencie scenariusz Robinsona Crusoe, przenosimy się w obszar tej znanej nam gospodarki pieniężnej, gdzie istnieje uniwersalny środek wymiany, gdzie mamy do czynienia z większą liczbą uczestników. Tam też zaangażowanie się w te bardziej okrężne, bardziej kapitałochłonne procesy produkcyjne, których zwieńczeniem będzie wytworzenie dóbr kapitałowych, które będą sprzyjały gospodarczej produktywności, wymaga oszczędzania. Innymi słowy, tam gdzie mamy społeczeństwo, które ma niską preferencję czasową, tam oni nie będą przejadać całej swojej pensji, tylko będą część tej pensji odkładać do banku. Bank będzie mógł w związku z tym udzielić przedsiębiorcom pożyczki. Dzięki tej pożyczce przedsiębiorcy będą w stanie podjąć bardziej okrężne, bardziej kapitałochłonne procesy produkcyjne. Jako że one będą bardziej produktywne, to przedsiębiorca będzie miał swój zysk przedsiębiorczy z racji możliwości sprzedania albo to większej liczby dóbr konsumpcyjnych, które już wcześniej istniały, albo poprzez to, że stworzy jakieś innowacyjne dobra i będzie je w stanie sprzedać po wyższych cenach. On dzięki temu będzie w stanie spłacić zaciągniętą pożyczkę z nawiązką, a z kolei banki będą mogły wypłacać swoim klientom odsetki. A więc w tej zdrowo rozwijającej się gospodarce, takiej, która umożliwia rozwój zrównoważony, możliwość podjęcia tych bardziej okrężnych, bardziej kapitałochłonnych, bardziej sprzyjających produktywności procesów produkcyjnych jest możliwe tylko dzięki właśnie obniżeniu się preferencji czasowej i oszczędzaniu. Ale żyjemy w świecie, w którym istnieje taka instytucja jak bank centralny, który posiada prawo do tworzenia tego uniwersalnego środka wymiany zupełnie z powietrza, w najściślejszym tego słowa znaczeniu. I austriaccy ekonomiści, a zwłaszcza wspomniani wcześniej Ludwig von Mises i Friedrich von Hayek, zauważyli, że sama możliwość stwarzania dodatkowych jednostek pieniężnych z powietrza i wtłaczania ich w system gospodarczy sprawia, że ta bardzo istotna cena, jaką jest stopa procentowa, ta cena, która koordynuje produkcję w czasie, ta cena, która koordynuje działania pożyczkodawców i pożyczkobiorców, jest zaburzona, jest zafałszowana. Bo jeśli dodatkowa ilość pieniądza, która nigdy nie była przez nikogo w pierwszej kolejności zaoszczędzona, wpłynie do banków, to oczywiście to wpłynie na obniżenie się stóp procentowych, ale jednocześnie, jako że nie będzie z tym związane jakiekolwiek odroczenie konsumpcji po stronie, powiedzmy, klientów banków, to
To się wiąże z tym, że nie zostaną uwolnione żadne dodatkowe środki produkcji. I to grozi tym, że zostaną podjęte tego rodzaju okrężne procesy produkcyjne, których nie będzie można zakończyć. I to można zilustrować dwoma przykładami. Jeden to jest przykład majstra, który buduje dom. On buduje dom, mając świadomość tego, ile zasobów posiada, ile materiałów budowlanych posiada. Jeśli jego pracownicy, jeśli jego podwładni postanowią go oszukać i wmówić mu, że posiada tych materiałów budowlanych dwa razy więcej niż on w rzeczywistości posiada, bo wmówią mu, że ktoś inny, powiedzmy, zrezygnował z jakichś tam alternatywnych zastosowań tych materiałów budowlanych i może mu je pożyczyć, to ten majster może dojść do wniosku, że może zbudować dom dwa razy większy niż planował pierwotnie. I powiedzmy, że on wybudował ten dom do połowy i nagle zdaje sobie sprawę z tego, że tych materiałów budowlanych ma dokładnie tyle, ile miał początkowo, że tak naprawdę ich liczba wcale się nie zwiększyła. I w związku z tym będziemy mieli do czynienia z tak zwaną błędną inwestycją. Wszystkie te środki produkcji, które on wykorzystał, zostaną zmarnotrawione. Wszyscy ci, którzy pracowali przy budowie tego domu, będą musieli zostać zwolnieni, jako że tego domu nie będzie można sprzedać i im za to zapłacić. A drugi przykład, też ilustrujący to zjawisko tego, jak poprzez tworzenie z powietrza dodatkowych jednostek pieniądza jest w stanie zafałszować tą bardzo istotną cenę, jaką jest stopa procentowa, jest znowu przykład Robinsona. Tylko teraz wyobraźmy sobie, że mamy na bezludnej wyspie Robinsona i Piętaszka. I Piętaszek próbuje skonstruować sieć rybacką. I postanawia w tym celu wykorzystać nie kapitał własny, czyli nie te ryby, które ewentualnie sam by mógł wyłowić, tylko te ryby, które jest w stanie mu pożyczyć Robinson. Ale załóżmy teraz, że Robinson nie pożycza mu żadnych faktycznie wyłowionych wcześniej ryb, tylko daje mu świstek papieru, na którym jest napisane, że Piętaszek może zgłosić się do magazynu rybnego i tam jakąś liczbę tych ryb odebrać, po to, żeby móc sobie potem sieć rybacką konstruować. I teraz, jeśli się okaże, że pomimo, że on posiada ten świstek papieru, to znaczy posiada, można powiedzieć, coś, co się wydaje być jednostką tego uniwersalnego środka wymiany, jednostką pieniężną, to on nie jest w stanie tego pieniądza w żaden sposób produktywnie wykorzystać, jeśli się okaże, że ten magazyn jest tak naprawdę pusty. A on będzie pusty, jeśli Robinson dał mu ten świstek papieru, który nie ma żadnego pokrycia w faktycznym, fizycznym towarze, jakimi są ryby. A tak właśnie przebiega ta część cyklu koniunkturalnego, którą określa się mianem boomu. Stopy procentowe są sztucznie zbite poniżej poziomu naturalnego, czyli właśnie tego poziomu, który koresponduje z preferencją czasową społeczeństwa. Innymi słowy, pieniądza, które banki rozdają w ramach pożyczek, a który to pieniądz uzyskały od banku centralnego, który pieniądz wytworzył z powietrza, jest więcej, no ale tych zaoszczędzonych wcześniej środków produkcji wcale nie ma więcej. Dlatego ich nie ma więcej, że się nie zmieniła preferencja czasowa społeczeństwa. I w związku z tym w okresie boomu jest podejmowanych dużo inwestycji okrężnych, kapitałochłonnych. Na przykład w ramach tego ostatniego cyklu koniunkturalnego było to bardzo mocno obserwowalne, bardzo mocno się to przejawiało na rynku nieruchomości. Są podejmowane te bardziej okrężne, bardziej kapitałochłonne procesy produkcyjne, które zwyczajnie ukończone zostać nie mogą, bo nie ma tych uwolnionych wcześniej z mniej okrężnych procesów produkcyjnych środków. Oczywiście część z nich może będzie ukończona. Zawsze powiedzmy 5% tych, którzy odpowiednio szybko podejmą te bardziej okrężne procesy produkcyjne, zdoła je ukończyć kosztem tych pozostałych 95%.
ale wtedy się, kiedy się okaże właśnie, że zdecydowanej większości z tych inwestycji nie da się ukończyć i nastąpi proces ich upłynniania, to znaczy trzeba będzie je sprzedać, trzeba będzie zwolnić ludzi, którzy przy tym pracowali, to wtedy boom zmieni się w tak zwany bust, czyli ten bolesny okres restrukturyzacji gospodarczej, okres tych wszystkich strukturalnych dostosowań, które mogą trwać stosunkowo długo, zwłaszcza jeśli się je w różny sposób utrudnia, głównie w sposób polityczny czy legislacyjny. I dlatego tak duży nacisk Austriacy kładą na jak gdyby to właśnie oddolne, spontaniczne, rynkowe, transakcyjne źródła powstawania pieniądza, czyli uniwersalnego środka wymiany. Tymi towarami, które historycznie rzecz biorąc były zawsze ostateczną kulminacją właśnie tego procesu jakiegoś doboru naturalnego w kwestii tego, który towar, które dobro stawało się w ostatecznym rozrachunku powszechnie akceptowane przez wszystkich uczestników społeczeństwa, no, było podyktowane tą suwerennością konsumencką. Historycznie rzecz biorąc było to na przykład złoto albo srebro, które było tak zwanym pieniądzem solidnym, pieniądzem odpolitycznionym. Natomiast pieniądz upolityczniony, to znaczy pieniądz, który można tworzyć w dowolnych ilościach z powietrza, który nie wymaga pokrycia w jakimkolwiek rzadkim towarze, naraża system gospodarczy na cykle koniunkturalne wynikające właśnie z tego, że tą bardzo istotną cenę koordynującą produkcję w czasie, jaką jest stopa procentowa, można fałszować. W związku z tym to, co Austriacy postulują jako pewnego rodzaju środki zaradcze, środki, które zmniejszyłyby szanse na wystąpienie tego rodzaju cykli koniunkturalnych, z jakimi czy z jakiego przykładem mieliśmy do czynienia w ostatnich czasach, byłoby jak największe odpolitycznienie pieniądza, jak największe zabezpieczenie pieniądza przed próbami jego spolityzowania, a więc byłoby to na przykład pozbycie się instytucji, jakim jest ustawodawstwo o legalnym środku płatniczym, które umożliwiłoby na wysterylizowanie tych instytucji, jakimi są banki centralne, albo wręcz pozbycie się instytucji, jakimi są banki centralne, albo na przykład konstytucyjny zakaz wykupywania nierentownych przedsiębiorstw, zwłaszcza w sektorze bankowym czyli w tym, który jak gdyby pośredniczy w tym zaburzeniu struktury produkcji. No i również zniesienie wszelkich przeszkód legislacyjnych na drodze wykształcenia się systemu autentycznie wolnej bankowości, czyli takiej bankowości, w ramach której mamy do czynienia z konkurencją walutową. Konkurencją na drodze tworzenia walut i na drodze ich akceptacji i późniejszego wykorzystywania w ramach obopólnie korzystnych transakcji. Co byłoby tą walutą, która by w czasach obecnych tą właśnie swobodną konkurencję, tą walutą, która by tę konkurencję wygrała? Nie wiadomo. Niektórzy twierdzą, że znowu byłby to jakiś metal szlachetny, inni twierdzą, że mógłby to na przykład być Bitcoin, czyli waluta czysto wirtualna, ale na bazie algorytmicznej niejako odwzorowująca pewne cechy pieniądza towarowego, czyli będąca na przykład odpowiednio rzadką, co gwarantuje algorytm, na bazie którego jest zbudowana. Dobrze, jako że mówię już ponad godzinę i wydaje mi się, że omówiłem te trzy główne osiągnięcia teoretyczne, które są najczęściej utożsamiane ze szkołą austriacką, które niejako definiują jej teoretyczny dorobek, to myślę, że tutaj mógłbym się już zatrzymać i zachęcam do ewentualnej dyskusji. Dziękuję bardzo.
Mam pytanie, czy w obecnej sytuacji światowej politycznej możliwy jest powrót do paktu z Bretton Woods? Jeżeli tak, to jak by miało to ewentualnie wyglądać? Czy ten pieniądz industrialny nie jest tak mocno zakorzeniony obecnie? Czy już po prostu niemożliwy jest powrót do paktu z Bretton Woods, do parytetu złoto-węślanego parytetu? Myślę, że na początku trzeba by było zaznaczyć, że system z Bretton Woods był standardem złota już i tak bardzo mocno spolityzowanym i już tak czy inaczej bardzo mocno rozwodnionym, bo nie był to ten klasyczny standard złota, w ramach którego złoto rzeczywiście pełniło rolę pieniądza bazowego, tego uniwersalnego środka wymiany, tylko to był system, w ramach którego instytucje polityczne, czyli banki centralne, mogły wymieniać i to już i tak tylko jedną walutę, czyli dolara na złoto. Także po pierwsze można by sobie zadać pytanie, czy powrót do tego rodzaju instytucjonalnego układu, jakim był system z Bretton Woods, byłoby czymś pożądanym. Natomiast czy możliwy jest powrót do jakiegoś standardu pieniądza towarowego, pieniądza rynkowego, pieniądza odpolityzowanego? To jest, myślę, bardziej pytanie historyczne niż teoretyczne. Właśnie Ludwig von Mises napisał też książkę Teoria i Historia, która to książka stara się rozgraniczyć bardzo ściśle pomiędzy teorią, czyli tymi wszystkimi wnioskami natury logicznej, które możemy wysnuć na bazie czysto logicznej dedukcji, a historią, czyli tym obszarem, który jest obarczony dużo większym marginesem niepewności, no bo wiąże się oczywiście z tym, jak się kształtują preferencje społeczne, jak się kształtują różne trendy, mody, oczekiwania i tak dalej. Ja jestem umiarkowanie optymistyczny względem tego, że ogólnie rzecz biorąc będziemy świadkami przynajmniej w średniookresowej perspektywie większego i większego odpolityzowywania gospodarki, głównie chyba ze względów technologicznych, dzięki temu, że mamy internet, który moim zdaniem się zbyt często dyskontuje czy dezawuuje jako coś, co jest już banałem, oczywistością, wszyscy wiemy, jakie są konsekwencje tego, że on istnieje i tak dalej. Myślę, że nie do końca. Myślę, że wciąż będziemy świadkami tego, że on w coraz większym stopniu będzie umożliwiał z jednej strony rozwój wolnej przedsiębiorczości w szarej strefie, bo przecież na przykład ten Bitcoin to jest zjawisko, które powstało. Sam pomysł był rzucony 5 lat temu do świadomości głównego nurtu. Zaczęło się to przebijać, nie wiem czy nie, dopiero na przestrzeni ostatnich kilku lat. Życzę mu jak najlepiej i nie widzę powodów, dla których on miałby ostatecznie jakoś nie zatriumfować, z tego względu, że jak gdyby wolna przedsiębiorczość jest z definicji zawsze bardziej skuteczna niż ci wszyscy, którzy starają się rzucać jej kłody pod nogi. To niejako wynika właśnie z tego hajekowskiego argumentu rozproszonej wiedzy, który powiedziałem. To jest po prostu wolna przedsiębiorczość, to jest ten układ sił, gdzie miliony czy nawet miliardy osób spontanicznie koordynują swoje działania, są w stanie wykorzystywać cały swój potencjał i tak dalej. Także no i internet ogromnie ten potencjał wyzwala. Nie tylko właśnie na gruncie czysto przedsiębiorczym, no ale też na gruncie właśnie takim edukacyjnym. Coraz więcej osób się interesuje tym, o czym dzisiaj mówię, a przypuszczam, że to i tak będzie skokowo jeszcze narastało. Przecież tak jak przytaczał nieraz w ramach różnych anegdotycznych opowieści Murray Rothbard, inny przedstawiciel szkoły austriackiej, o którym nie miałem czasu wspomnieć, ale który można powiedzieć był jednym z bezpośrednich spadkobierców tej tradycji misesowskiej. W latach 60. w jego małym, zapchanym książkami apartamencie mieścili się praktycznie wszyscy ludzie na świecie, którzy mieli jakiekolwiek pojęcie o szkole austriackiej, czyli było tych osób kilkanaście. Obecnie jest ich co najmniej, przypuszczam, kilkanaście tysięcy, a jakoś taką bardzo ogólnie, takie laickie zainteresowanie, to myślę, że ma co najmniej kilkaset tysięcy, jeśli nie ponad milion. Ron Paul, który jest chyba najbardziej popularnym, największym popularyzatorem, tak można powiedzieć, szkoły austriackiej, ma ponad milion fanów na Facebooku. Oczywiście można to różnie interpretować, no ale mi się wydaje, że ten przyrost zainteresowania tymi sprawami jest skokowy, więc i od strony edukacyjnej, i od strony takich możliwości czysto technologicznych i przedsiębiorczych. No, myślę, że i coraz więcej tego rodzaju rozwiązań się będzie pojawiać i też coraz bardziej szerokie masy społeczne będą przychylne tego rodzaju rozwiązaniom. A to jest jednak ważne, bo Mises, odwołując się do myśli Davida Huma, podkreślał, że
pewnym bardzo istotnym sensie wszyscy musimy być demokratami. To znaczy w tym sensie, że no, te idee będą w stanie rozwinąć się, które zostaną zaakceptowane przez większość, czyli takimi demokratami w sensie rynkowym wszyscy musimy być, bo tak to po prostu działa. I mi się wydaje, że żyjemy obecnie w takich czasach, które sprzyjają jak najszerszemu zaznajamianiu, jak najszerszemu promowaniu szerokich mas tego typu rozwiązań, które będą sprzyjały depolityzowaniu pieniądza w szerszym tego słowa znaczeniu i depolityzowaniu gospodarki również. Tak bym odpowiedział. Ja mam takie pytanie, czy nie jest słabością poniekąd tej teorii to, że z jednej strony zakładamy, że wolimy szybciej zaspokajać swoje potrzeby niż później. I to jest prawda, ale z drugiej strony, albo raczej na bazie tego, mamy ten mechanizm społeczny, który dodatkowo jest wzmocniony tym, że wolimy, żeby się ktoś za nas czymś zajął, niż zająć się sami. I większość społeczeństwa ma taki odruch, że woli, żeby było im coś zapewnione teraz, niż żeby mieli pracować na to wspólnie w przyszłości, nawet gdyby to właśnie w przyszłości miało zaowocować wyższą produktywnością i ogólnie lepszymi warunkami życia. I czy to właśnie nie jest trochę słabością tej teorii, że ciężko jest przekonać ludzi, którzy wolą mieć zaspokojone potrzeby teraz, nawet na niższym poziomie, niż może trochę więcej tych potrzeb zaspokoić, ale później za pomocą tej wolności. Znaczy nie wydaje mi się, żeby to była jakakolwiek słabość natury czysto logicznej, no bo podkreślam. To jest taki, że nie ma tego czynnika, który mógłby tak przekonać jednoznacznie do tej teorii, mimo że zyskuje ona zwolenników. Nie widziałbym za bardzo możliwości powiązania tego jakoś z tą logiczną teorią preferencji czasowej, bo starałem się to podkreślić, że czym innym jest fakt, że dodatnia preferencja czasowa jest logicznie koniecznym elementem ludzkiego działania, a czym innym jest to, że się różnimy pod względem tego, czy ona jest wyższa, czy ona jest niższa. Z tego, że ona zawsze musi być dodatnia, czyli z tego, że zawsze preferujemy zaspokojenie naszych potrzeb wcześniej niż później, wcale nie wynika to, nie wynika taki psychologiczny fakt, czy taka psychologiczna hipoteza nie musi wynikać, że zawsze będziemy takimi mentalnymi dziećmi, które zawsze chcą zjeść tego jednego cukierka, który leży na stole, niż poczekać, aż się na nim pojawią dwa cukierki. Bo to, czy preferencja czasowa jest wysoka czy niska, no to jest rzeczywiście rzecz psychologicznie przygodna. Różnie z tym bywa. Niektórzy mają wyższą, niektórzy mają niższą. I to jest jak gdyby coś zupełnie odrębne od tego logicznie koniecznego faktu, że wszyscy mamy dodatnią preferencję czasową. Natomiast pewnie rzeczywiście tak jest, że obniżenie swojej preferencji czasowej wymaga jakiegoś treningu umysłowego czy jakiejś samodyscypliny. Natomiast znowu, no wydaje mi się, że to jest kwestia obserwacji rezultatów tego, co nam daje ta obniżona preferencja czasowa, co nam daje oszczędzanie, co nam daje inwestowanie, co nam daje istnienie dóbr kapitałowych i tak dalej. I wydaje mi się, że no już na chwilę obecną rezultaty są na tyle oczywiste, że dosyć łatwo można je powiązać z tego rodzaju teorią, którą dzisiaj opisałem, i uczynić ją pod tym względem wystarczająco przekonującą. Czy istnieją jakieś inne sposoby, żeby ludzi skłaniać do takiego bardziej przezornego, bardziej długofalowego, bardziej długoterminowego myślenia? Trudno mi powiedzieć. Mi się wydaje, że to jest znowu pytanie do psychologa czy do antropologa, i to znowu podkreśliłbym ten hajekowski argument o istocie, o jakiejś wadze działania w ramach konkretnych okoliczności miejsca i czasu, no bo to pewnie różne przykłady i różne metody edukacji przemawiają do różnych osób w różnych miejscach świata. Także trudno mi stwierdzić, czy istnieje jakiś jednoznaczny, globalny problem.
Wydaje mi się, że skoro znaleźliśmy się w tym punkcie, w którym już się znajdujemy, a nie siedzimy dalej w jaskiniach, to mimo wszystko udało nam się i tak duże postępy poczynić na drodze obniżania swojej preferencji czasowej i wykorzystywania wszelkich dobrodziejstw z tego płynących. Więc nie widzę w tym absolutnie ani problemu logicznego, ani nawet jakiegoś bardzo trudnego do przezwyciężenia problemu natury psychologicznej. Chyba znowu się odniosę do tego, że pod tym względem jestem umiarkowanie optymistyczny i to powiążę z tą wcześniejszą odpowiedzią, której udzieliłem Mateuszowi. Wydaje mi się, że no, też szczególnie łatwo się dzisiaj dowiadywać właśnie o tych korzyściach płynących z bardziej długofalowego czy bardziej takiego przezornego stylu życia i gospodarowania. Jeśli mogę się jeszcze odnieść do tego pytania, bo tak na ile rozumiem tę teorię naszego Kozmena austriacką, no to też nie chodzi o to, że no nie dopuszczać takiej możliwości, że no wszyscy muszą oszczędzać jak najbardziej. Tak? Może być spokojnie tak, że po prostu będziemy konsumować wszystko, co zarabiamy, nikt nie będzie oszczędzał, tylko że to powoduje obniżenie wzrostu gospodarczego, niższy standard życia. I to bardziej chodzi właśnie o powiązanie tego faktu. Kuba mówi, że no oszczędzanie potem no to nie jest sztuka dla sztuki, tylko że z tego tytułu można w przyszłości odnosić bardzo wymierne korzyści, które właśnie mają kompensować ten fakt. No tak, tylko że punktem mojego pytania w zasadzie było to, czy w momencie, kiedy mamy taką sytuację w Polsce, jak mamy, te rzeczy, o których była mowa, widać faktycznie gdzieś tam w jakichś gospodarkach i na jakichś tam przypadkach, powiedzmy, w społeczeństwie, to jednak jakoś tak globalnie, mimo że te efekty są widoczne, jakoś tak globalnie jako całe społeczeństwo nie możemy dojść do tego punktu, żeby tak stwierdzić chociażby demokratycznie właśnie, że to jest dobra droga. Tak mi się przynajmniej wydaje. No oczywiście najbardziej optymistyczny scenariusz zakłada, że no, trzeba się no, na bardzo poważnych błędach trzeba się uczyć, tak? I że jako od wielu, już od jakiegoś czasu powiedzmy tam stopa oszczędności w Stanach Zjednoczonych jest ujemna, to niektórzy twierdzą, że w związku z tym można mówić, że to jest cywilizacja niegdyś wielka, obecnie znajdująca się mniej więcej w późnym swoim okresie rzymskim, tak? To jest metoda opisu zjawisk, które pani się powiedziała. Teraz to, czy będą ludzie bardziej, czy mniej, powiedzmy, czy więcej oszczędzać, czy mniej oszczędzać, będzie tylko wpływać na samą szybkość tego przyrostu. Natomiast chyba nie obalizm metody, bo to jest po prostu opis zjawisk, w jaki sposób to się dzieje. Natomiast to, czy będziemy więcej tutaj, powiedzmy, odkładać i czekać na później, czy będziemy mniej, po prostu tylko na. Ta teoria nam pokaże, w jakiej szybkości będziemy rozwijać, a natomiast nie będzie obalać samej teorii, bo to jest po prostu opisem zjawiska, natomiast nie jest jakąś metodą na wielki rozwój czegoś tak dalej. Po prostu ma opisywać, natomiast ani dawać jakąś złotą metodę na to, żeby się wybrać chyba to chodzić. A jeszcze, o ile też zrozumiałem komentarz ostatni wspólny, no to wydaje mi się, że są różne metody przekonywania do tego, że warto. Na przykład jeśli będzie w jakiejś społeczności na człowiek, który dojdzie tą metodą właśnie rozmawiając sobie czegoś codziennie do sukcesu, taka dobra praktyka powstanie, że może warto iść tą ścieżką, może to była przyczyna jego jakiegoś sukcesu. Czy od takich właśnie małych kroków, to myślę, że wtedy może rzeczywiście sukces odnieść taki w sensie takim właśnie, że coraz więcej osób będzie mieć przekonanie co do tego faktu, że oszczędzanie sprzyja dobrobytowi ich. No a druga rzecz, to edukacja też na pewno właśnie. A dlaczego tak mało polityków dzisiaj wybiera tą właśnie teorię dochodzenia do tego wyższego poziomu gospodarczego? Czy to wynika z tego, że mają jak dzieci, alkoholicy, tą niską preferencję czasową, czy może czegoś innego? No myślę, że nawet dałoby się to logicznie powiązać no, z definicją tego, kim jest polityk. Polityk to jest tymczasowy zarządca, prowizoryczny administrator, a nie właściciel. Więc siłą rzeczy on ma znacznie bardziej krótkoterminowe nastawienie to, niż właściciel, bo w przeciwieństwie do właściciela nie jest w stanie tych zasobów, którymi dysponuje, przekazać swoim potomkom, nie jest w stanie tych zasobów rozwijać w dłuższej perspektywie, wychodzi z założenia, że, czy w każdym razie ma prawo wychodzić z założenia, że po mnie choćby potop, bo moja kadencja jest ograniczona i w związku z tym będzie miał skłonność do czerpania
znaczy jak największego eksploatowania tych zasobów, które kontroluje kosztem niszczenia ich struktury kapitałowej. To nie jest kwestia niskiej preferencji czasowej, tylko raczej struktury bodźców działających wewnątrz systemu politycznego. No, ale to jest... Które skłaniają do tego, żeby wykorzystać ten system. Myślę, że to dla jest... swojego dobra, zbudować sobie tak. dom, zainwestować tak. pieniądze. Myślę, że to jest jedno i drugie. Myślę, że te rzeczy są komplementarne wobec siebie. I struktura bodźców, czyli pokusa nadużycia i wysoka preferencja czasowa. Jeżeli jak dobrze rozumiem intencję pytania pani, to raczej chodziło o to, że dlaczego ludzie zatracili tą chęć oszczędzania. I ja myślę, że odpowiedź jest dosyć prosta. Historia XX wieku pokazuje, jak został popsuty pieniądz i ludzie się obawiają, że to pieniądz będzie psuty. Jedynym sposobem do tego, żeby wrócić do dawnych, no, pewnych zachowań, jest poprawa stabilności pieniądza i wartości tego pieniądza. A potem się ludzie już bardzo szybko nauczą, że opłaca się oszczędzać. I jak pokazuje doświadczenie chociażby naszych pierwszych 2-3 lat po transformacji. No, w momencie, kiedy ludzie uwierzyli, że ten pieniądz będzie, ta złotówka będzie ważna, no to zaczęli oszczędzać. A wracając do tego pana wykładu, jestem pod wrażeniem, że w ciągu godziny czasu pan potrafił przedstawić w zasadzie istotę teorii austriackiej. Ale jeżeli pan pozwoli, to dwa słowa takiego komentarza i uzupełnienia. Wydaje mi się, że to jest ważne. Mengele oczywiście był pierwszy, ale nie był jedynym i warto tutaj powiedzieć, że ta idea takiego subiektywistycznej oceny jest, ma swoje korzenie już w późnym średniowieczu. To Salamanki, scholastycy i Tomasz Zakwinu i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj warto powiedzieć, że to jest pewna tradycja. Menger ujął to w sposób taki całościowy i przedstawił to w sposób taki bardzo, bardzo przekonujący. Menger nie był też jedynym twórcą tzw. rewolucji marginalistycznej. Tutaj warto to powiedzieć. Jevons i Valera byli drugimi między w tym samym czasie i to widać, że coś było na rzeczy. To był pewien dług czasu, dojrzewało to w jakiś taki naturalny sposób, tylko to, co jest istotne. Jevons i Valera poszli drogą takiej fizykalizacji, a Menger poszedł całkiem inną drogą. No, i dzięki pewnym takim właśnie możliwościom pójścia na skróty Menger, znaczy przez Jevonsa i przez Valera Menger i szkoła austriacka przegrała i dopiero po 100 latach obserwujemy to odżycie tej szkoły. A no dlaczego? Dlatego, że dopiero trzeba było doświadczeń tych 50-60 lat ostatnich, gdzie zobaczyliśmy, na jakie manowce doprowadza matematyzacja i myślenie w kategoriach właśnie takich modeli formalnych, a jak pewne konsekwencje takiego dedukcyjnego myślenia mają pewną przewagę nad tym takim matematyzacją. No i żeby już nie rozwodzić się, tez ideologiczny jest koncepcją Hayeka, to jest Polany. I tutaj warto powiedzieć, Hayek i Polany mniej więcej w tym samym czasie dochodzili do podobnych wniosków, poszli troszeczkę innymi drogami. Hayek mówił o rozproszonej wiedzy, o indywidualizacji tej wiedzy, natomiast Polany mówił o takiej wiedzy ukrytej, która tkwi w nas, którą nie jesteśmy w stanie zglobalizować. To są ujęcia podobne, komplementarne i warto korzystać z tej idei Michaela Polany, nie Karla Polany, bo to warto powiedzieć, że to byli dwaj bracia, ale na przeciwnych stronach ideologii spojrzenia na świat. Karl był socjalistą, a Michael Polany był raczej związany z tym liberalnym. No. Tak, zgadzam się z tym, co pan powiedział, że trudno to wszystko ująć w ciągu jednej godziny, także bardzo się cieszę, że pan wspomniał o tych wszystkich uzupełniających kwestiach. Myślę, że też tak, możemy zakończyć. A ja mam jeszcze jedno pytanie. Okay. Czy jest jakaś sfera w nauce ekonomii, dla której Austriacy nie mają odpowiedzi, albo coś to badają i sami się gubią nad tym, jak to rozwiązać? Nie ma, czy nie? Warto założyć, że ostatecznej odpowiedzi nigdy nie będziemy mieć, w tym sensie, że zawsze będzie jakieś pole do rozwijania, dobudowywania kolejnych pięter tych teorii, co zabezpiecza nas przed jakąś arogancją twierdzenia, że wiemy już wszystko. Ale jak rozumiem pytanie, czy jest jakiś obszar, gdzie albo nie mają
W sumie nie wiem, czy Austriacy jakiś swój szczególny, osobny wkład wnieśli do teorii handlu międzynarodowego na przykład. Nie wiem, jeśli ktoś chce mnie tutaj poprawić, to... Machlup, tak? Szczerze mówiąc, nie wiem, nie przychodzi mi na... No to z pewnością wtedy dziedziny ilościowe. No, no tak. Znaczy oni zasadniczo się odcinają od tego, więc trudno powiedzieć. No właśnie, więc nie, ale to. Znaczy Austriacy też uprawiali historię ekonomii, znaczy działali też na polu historii ekonomicznej. Na przykład Robert Higgs, bardzo wybitny badacz historyczny właśnie okresu II wojny światowej i tego, jak się gospodarka amerykańska wtedy miała. Osoba bardzo zasłużona na polu obalania tego mitu, że wojna jest dobra dla gospodarki, bo pobudza popyt. No i oczywiście w tych swoich badaniach historycznych wykorzystywał metody ilościowe, bo żaden Austriak nigdy nie protestował przeciwko twierdzeniu, że w uprawianiu historii metody ilościowe są potrzebne, bo trzeba odpowiednio precyzyjnie te dane ujmować. Natomiast rzeczywiście metod ilościowych w teorii nie stosują, bo uważają, że jest to poważny błąd kategorialny. A na gruncie tej dedukcyjnej teorii, to system jest zupełny, można powiedzieć, tak? No nie twierdziłbym, że jest zupełny w tym sensie, że żaden system nie jest zupełny i cały czas jest coś do zrobienia, cały czas jest coś do uzupełnienia. Natomiast no, nie dostrzegam żadnej takiej dziedziny, w ramach której występowałyby jakieś poważne zagadki, na które Austriacy nie mieliby żadnej odpowiedzi. To wszystko zależy od tego, jak będziemy dzielić tą całą wiedzę ludzką na dziedziny, prawda? I tutaj zawsze można byłoby znaleźć, że faktycznie tutaj teoria austriacka niewiele ma do powiedzenia, jeżeli byśmy tak chcieli być złośliwi, ale odpowiadając na Pana pytanie, myślę, że można powiedzieć tak. Generalnie szkoła austriacka takie pokorne stanowisko przedstawia i mówi, my nie proponujemy odpowiedzi na każde pytanie, my tylko mówimy, jakie są konsekwencje takich, a nie innych działań, a resztę to już wasza jest decyzja. Także sama ta postawa taka austriacka w zasadzie uniemożliwia odpowiedź na każde pytanie. To na przykład istnieje jakaś dyscyplina, która nazywa się ekonomią szczęścia i próbuje zmierzyć szczęście ludzkie. Austriacy twierdzą, że szczęście jest wartością subiektywną, niemierzalną, a jeśli nawet mierzalną, to będącą zupełnie wtórną wobec dobrowolnie kształtujących się na rynku transakcji. Więc powiedzmy, tutaj nie ma za wiele do powiedzenia właśnie z uwagi na pokorę swojego stanowiska, z której to pokory wynika daleko posunięty sceptycyzm wobec zasadności tworzenia pewnych gałęzi ekonomii, takich jak ta na przykład. Okej, myślę, że na tym skończymy, bo jednak zamykają godzinę 20.